Siema, witam ponownie w Ikarusie. Dzisiaj sobie zrobimy kolejną misję i będzie to Nightwatch Go Research. I tutaj będzie trzeba coś zrobić. Locate and collect geological samples. Okej. Możliwe, że to będzie dosyć łatwa misja, zobaczymy. Dobrze, tak więc wylądowałem. Jak to teraz wygląda? Jestem tutaj i muszę iść oczywiście taki kawał. Także co? Idziemy, ja sobie po drodze tylko zrobię jakieś strzały. W razie czego jakby coś mi miał zaatakować i tyle. No, jak się okazuje, ta misja będzie na pustyni, bo tutaj już mnie droga prowadzi na pustynię. Także spoko, ja pustynię akurat w miarę lubię. Na pustyni też szybko level leci. Naprawdę jest taki, że ja teraz nie mam za bardzo po co wbijać już tego levela, nie? To jest trochę problem tej gry. Że już jak mam ten 50 poziom, od 40 w sumie już chyba. Za bardzo ten level się nie liczy, no bo talent pointów nie dostajemy więcej. Blueprintów i tak mam 34 punkty nierozdane jeszcze. Na razie nie potrzebuję więcej. Także mogliby troszkę, wydaje mi się, powiększyć ten cap tych właśnie talent pointów, żeby można było dalej je zbierać i dodawać. Dobra, ja sobie porobiłem tu jakieś ścianki, jakieś podłogi, drzwi. Także gdzieś tam po stronie na pewno będę chciał bazę zrobić. W razie czego, żeby zrobić sobie łóżko, tam ustawić respawn point i tak dalej. W razie czego, jakbym zginął, nie? Także co? Został mi jeszcze dość duży kawał do przebiegnięcia. O, dzik. Na hita padł. Ciekawe, jakie mają poziomy. Chyba małe jakieś. Jaki miałeś poziom? Trzeci poziom. Łe, to takie dziki to na hita padają. Nawet z tych stone arrowów, które mam. Tylko muszę jeszcze pozbierać trochę sierści, bo chyba nie mam na łóżko, nie? Nie mam, 5 mi jeszcze brakuje. A tu sierść na pustyni akurat to jest fajne, że tu z dużej ilości właśnie zwierząt leci. O, wezmę sobie jeszcze siarkę. Bo z siarki zrobimy sobie tlen. Produkcję tlenu. O, czy zebra... O, nie dowiem się, czy zebra daje. Jezu, jaka tu impreza jest, halo. Raczej nie uda mi się nic ustrzelić. Jak tak sobie biegają. Ale no. Dobra, uwaga, czy zebra daje futro? Nie daje futra, okej. Chciałem to zobaczyć, bo wcześniej chyba raczej na zebry nie polowałem, także... O, ale ten chyba chłop daje futro. Jeśli dobrze pamiętam. Uwaga. Nie daje futra, okej. Myślałem, że daje. Dobra, to jest ogólnie jedna z tych pustyń, na której... Nic nie ma. Tak sobie biegnę, biegnę. Nawet nie mam z czego łóżka, kurde, zrobić, bo... Bo nie spotykam żadnych takich zwierząt. Jakaś hiena albo coś by się przydała. Tu nic nie ma. O, hienę gdzieś chyba słyszałem. Zaraz zobaczymy. Gdzieś tutaj. Słyszałem? Słyszałem hienę. Hiena chyba daje futro. Musi dawać. Ja futro potrzebuję. 3000 dostała. O kurde. To z tego, z Bonaroa. Daję futro, dobra, git. Także łóżko będzie gotowe. Pink. Gdzieś tu chatę trzeba postawić, nie? A to myślę, że jeszcze kawałek pobiegnę i gdzieś tam dalej postawię tą chatkę. Chociaż kurde, w sumie tlen mi się kończy. Ale jestem tak całkiem niedaleko tego. Także dobra. Stawiamy naszą chatę. Czyli tak, raz, dwa, trzy, cztery. Do tego potrzebuję ścianek. I tutaj sobie damy tak, okno. Okno, okno, okno. Same okna. Żeby widzieć, co się dzieje na świecie. Pyk. Górę. I drzwi też miałem, dokładnie tak. Pyk, drzwi gotowe. Czy ja mogę zrobić ognisko? Nie mogę, bo nie mam stołna. Okej. Ale jeszcze sobie tutaj postawię łóżko. Idę po stołna. No i dobra, kraftujemy ognicho. Mamy chciał sobie te dynie zrobić. Żeby troszkę więcej staminy mieć. Pyk. To damy na pół. Dobra, wrzucimy. Damy dynie, żeby się robiły. I żarełko. Mięsko. Dobra, to ja poczekam, aż to się zrobi, no i będę leciał dalej. Chyba, że jeszcze warsztat muszę zrobić. Crafting bench.
Bo tam chciałbym zrobić produkcję tlenu. Tak, siódemka. Pyk. O, ja tego potrzebuję. Siarkę mam, tlen mam. Dobra, także git, niczego mi nie brakuje. O, ty, bo zacząłem dostawać damage z braku tlenu. Dobra, dawaj. Szybko, szybko, szybko. Dobra, to wrzucamy. Gdzie się wrzucało tutaj? To wrzucamy i to wrzucamy. Dobra, niech się robi szybko. Tam pełne tej butli raczej nie potrzebuję, no bo tam mam kawałek tylko do przejścia tak naprawdę, nie? O, mam mięsko. Pyk. O, event akurat. No dobra, to akurat sobie poczekam, aż to się zrobi. Bo nie fajnie byłoby zginąć od eventu. Tym bardziej, że tlenu nie mam jeszcze. Dobra, ja sobie na razie podładuję ten tlen. Tak, żeby nie umrzeć. A, od razu na fulla się ładuje. Lol. No dobra, to mogę wrzucić, żeby dalej się ładowało. Okej. To co, ja czekam, aż event minie i będę leciał dalej tam. Dobra, event minął, także ja wyruszam w podróż. Już mi niedaleko zostało, także lecimy. O, znalazłem jaskinię, także w razie czego będzie szybki powrót do domu. Mam taką nadzieję, że się uda znowu. Bo taki kawał, kurde, znowu biec, to nie chce mi się. Także no, będzie próba typania się. Po raz kolejny. O kurde, co to jest? Okej. Takie coś pierwszy raz widzę. Czemu ona nie została? Dobra, git. Mogę to rozkopać albo coś? Nie mogę. Okej. Nie wiem, co to jest. Ale nieważne, dobra, idziemy dalej. No i dobra, to jest chyba gdzieś tutaj. Tak, chyba chodzi o to. Muszę to wziąć. Ja tam skoczę, czy muszę się podbudować? A, mogę tutaj. O, Jezusku. O, ale się wystraszyłem. Dobra. Mam radę. Ale bez kitu się wystraszyłem. Jak tak nagle wybiegły te moby. Jeszcze coś będzie? Nie. A, muszę iść do kolejnej lokacji. Czyli gdzie? No tutaj. Nie ma innej. No klikam to. Press F to try and touch. Ale nic się nie dzieje. Może spróbuję tam na górę wejść. I to na górze spróbuję kliknąć. O, o, o. Dobra, tutaj chyba będę musiał się podbudować, także możemy crafting z dwie sztuki. Ha, tu się nie mogę podbudować. O, o, o. Dobra, no jestem na górze i co? Halo? W innym miejscu by nie ma. Że cały czas... Aha, dobra. To jest jakiś bullshit, nie? Jestem tutaj. No muszę iść tutaj. Nie wiem, ta gra to normalnie już mnie zaczyna dobijać, nie? Już coraz bardziej odechciała mi się grać w tę grę, jak ja widzę, że muszę przebiec całą mapę, co mi zajmie z pół godziny, tylko po to, żeby kliknąć F na kamień i wrócić do bazy. Bullshit. No ale dobra. To co, lecę.
Dobra, dotarłem na drugą miejscówkę. Jakbym tutaj przez całą mapę jakieś pół godziny, to była tragedia, nie? Nie wiem, zero fanów z gierki. Jak musisz przebyć całą mapę, po prostu trzymając W-Shift, bo po drodze nic się nie dzieje ciekawego. Nic nowego nie odkrywasz, bo tak naprawdę wszystko już widziałeś. Żadnych nowych zwierząt nie ma. No i nie wiem, coraz bardziej skłaniam się ku temu, żeby powoli kończyć serię Karusa, bo dochodzę do wniosku, że im dłużej się gra w tę grę, no to jest tylko gorzej, nie? Także... Okej, jestem tutaj. No, pewnie coś mnie zaatakuje, jak to odpalę. Ogarniam, gdzie bym mógł wejść, chyba na ten kamień. No bo na ten nawet. No. Dobra, one tu nie wejdą. No, ale jeszcze ta gra tak zaczyna lagować czasami. Jak ja mam mu trafić w głowę? Jezu, jeszcze jakiś dzik przyszedł. Jeszcze słoń. To jest. No i problem będzie z tym słoniem. A, i mission complete. Ja w ogóle nawet tego zabijać nie muszę. Dobra, to ja spadam stąd. Czy znaleźć jakąś jaskinię, bo... Oj, nie będę biegł takiego. Nie będę tam biegł. Z buta. Z powrotem. Dobra. Ja mam plan. Mam bardzo dobry plan. Prawdopodobnie jak zginę, to zrespi mnie... Tam przy ewakuacji. Także zapraszam. Mi się już... Nie chcę biegać. Już mi się znudziło bieganie w tej grze. Naprawdę. No. No, dawaj, dawaj. Dobra. Tym bardziej, że ten exp już totalnie nic nie znaczy, nie? Nie jest mi do niczego potrzebny, także mogę sobie umrzeć i wrócić. To już nie ma znaczenia. No i dobra, respimy się, pyk. Tak. Zobaczymy, gdzie mnie zrespi. Zrespiło mnie w domku. Zapomniałem, że tutaj łóżko postawiłem i domek zrobiłem. Jestem, no, tak w połowie drogi. Więc nie do końca o to chodziło. Także, ale ja tutaj słyszę gdzieś niedźwiadka. Chyba? No pewnie, że tak. Kumpel niedźwiadek nigdy mnie nie zawiedzie. Ma. Łóżko podniosłem, także prawdopodobnie powinienem się zrespić przy punkcie ewakuacji. Zaraz zobaczymy. Hold to respawn. Pyk. 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 I zobaczymy. No, dokładnie. Zrespiło mnie tutaj przy kapsule, także tylko kawałek muszę sobie dobiec i misja zakończona. No dobra, tak więc ewakuujemy się. No i to było na tyle. Widzimy się kolejnym razem. Elo.